jesteśmy na Mazowszu, gdzie z kołem gospodyń wiejskich edukujemy i badamy znamiona mieszkańców wsi, którzy spędzają bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu. Od samego rana trwały badania skóry, które przeprowadzane były w Furze Zdrowia. Fura Zdrowia to jest projekt od pacjentów onkologicznych, dla pacjentów i przyszłych pacjentów. To jest projekt dla wszystkich i to jest akcja, w której chcemy przebadać jak największą ilość osób w całej Polsce. Na ogół to my chodzimy do lekarza i czekamy w kolejkach, a dzisiaj nadarzyła się taka okazja, że to lekarz jest u nas i my możemy się bez kolejek przebadać. Na miejscu, tak, wśród znajomych, przyjazne takie otoczenie, gdzie nie było stresu, myślę, wśród pacjentek. Sama byłam jedną pacjentką z nich, więc ja mogę potwierdzić, że jest warto. Badanie jest bezbolesne, szybkie, nieinwazyjne. Pan doktor tylko spojrzał na znamiona. Nie trzeba się bać, znamiona są przez pana doktora oglądane, więc pokazujemy to, co mamy, czego się boimy. Mój mąż już był, chociaż on zawsze się broni przed takim właśnie, przed lekarzami, ale dzisiaj już był na badaniu. Atmosfera jest bardzo pozytywna. Wszyscy pacjenci są dobrze nastawieni do takiego badania. Chcą się badać, chcą sprawdzać swoje zmiany. Ja oceniam bardzo pozytywnie takie spotkania. To jest to tak samo, wiąże się to również z łatwiejszym dostępem dla lekarza, specjalisty, dla takich osób, zwłaszcza z małych miejscowości. Od nas trzeba by było pojechać gdzieś do większego miasta na pewno. Na najbliższe miasto to Siedlce. No ale to trzeba jakiś czas poczekać, żeby się dostać do lekarza. A tu jest na zasadzie takiej bardzo prostej. Najpierw jest edukacja, a później jest badanie i myślę, że to jest dobry początek takiej akcji w naszej gminie, uświadamiającej zagrożenia, w tym przypadku czerniaka. W świetlicy w środku prowadziliśmy wykłady na temat profilaktyki zdrowotnej, na temat samobadania skóry. W mojej rodzinie mamy obciążenia takie skórne, tak, i byłam bardzo ciekawa, czego mogę się jeszcze dowiedzieć ogólnie o czerniaku i ta akcja bardzo mnie zaciekawiła. Po wykładzie oczywiście wiem już, jak dbać o swoją skórę. Na pewno bardzo mi to pomoże, tak, żeby mieć większą świadomość tego, co się może jeszcze pojawić na skórze. Teraz już jestem świadoma zagrożenia, jakie czyha na naszą skórę. Dziś mamy stanowczo więcej kobiet, które zresztą powiedziały nam o tym, że będą edukować mężczyzn już w domu. Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to według takiej reguły ABCDE, na asymetrię zmian, zmianę jej granic, koloru, rozmiaru, na to, czy w obrębie danej zmiany nie tworzy się jakiś guzek, owrzodzenie, czy dana zmiana nie ewoluuje, czyli na gwałtownie się nie zmienia, również pod kątem, czy dana zmiana nie zaczyna na przykład przeszkadzać, swędzieć, boleć, czy nie pojawia się jakiś wyciek z owrzodzenia na zmianie. Są to takie objawy niepokojące, które wymagają jednak wizyty u lekarza i oceny dermatoskopowej znamienia. Byłam już na przeglądzie u lekarza chirurga, onkologa i mam też znamiona usunięte. Przechorowałam czerniaka, także to jest moje osobiste i nie mogło mnie tutaj dzisiaj nie być po prostu. Wspieram koleżankę, która to jest jednym z organizatorów i po prostu nie mogło mnie tutaj dzisiaj zabraknąć. Warto się dowiedzieć, o co ogólnie chodzi w takich chorobach skóry i warto też się przebadać, że to nie jest nic strasznego, a nawet jeżeli coś wyjdzie, to warto w odpowiednim momencie zareagować. Uważam, że ta akcja była bardzo potrzebna, skorzystało bardzo dużo osób z tej akcji i zachęcam inne koła do organizowania u siebie tego typu wydarzeń.